Naprawdę krótka, 5-minutowa eksploracja opuszczonego parku wodnego w Turcji. Dlatego taka krótka, no bo to jest moja przerwa, że tak powiem, na ten, na śniadanie, znaczy na obiad obiadowa ze zorganizowaną wycieczką. No i park wyraźnie zasługuje tutaj na remont. Znajdę tutaj schody na samą górę, żeby wleźć jeszcze na ten, na wieżę. Podłożę najwyżej jakąś muzyczkę, bo to cały czas biegiem dzisiaj. Jestem już zziajany, a jak będę zasuwał tymi schodkami tam na górę, właśnie nie wiem, które wybrać. Czy wybrać te, ale chyba tamte będą lepsze, tamte będą większe. Stąd będzie się roztaczał lepszy widok. Także tutaj sobie wlezę. A później jeszcze muszę sobie zastanowić się nad tym, jak stąd wyjść. Ponieważ udało mi się z jednej strony wspiąć na ten mur i przeskoczyć, a z drugiej strony to się dopiero okaże. Na powrocie będzie chyba trudniej. Górze. Pokażę, jak to wygląda. Tu taka długa niebieska zjeżdżalnia była. O, to wszystko trzeszczy. Tu piętro niżej taka zakręcona żmija. I tu chyba najlepsza atrakcja. Taka kapsuła kosmiczna jakby. Wchodziło się do środka. Zabezpieczone. Tu była jakaś zapadnia, która się otwarta jest w tej chwili, ta zapadnia. Otwierała się zapadnia i puszczała zawodnika. A teraz nie mogę tego zamknąć. Widzicie? Dobra, jest. Zamknąłem, zabezpieczę tak jak było. Co złego, to nie ja. Jeszcze zrobię kilka zdjęć. No i koniec tego urbexu. Lokalizację dam w opisie.